Siemanko, w kolejnym odcinku z FIFA 16, kariera bramkarzem w klubie Termanica, Brukbet, Nieciecza. Jak widzicie, jestem w kolejnym meczu w wyjściowym składzie z Piastem Gliwice. Ubolewam, na początku powiem, bo musiałem zamknąć okno, a jest gorąco. Jest gorąco, a na dworzu, kurde, koszą mi trawę. I to by było wszystko słychać. I musiałem po prostu zamknąć to okno. Jezu święty, nie wiem jak ja to przetrwam, ale trudno, no, trzeba będzie, nie? Dobra, zacznijmy ten mecz. Ja zacząłem pierdzielić kłopoty na samym początku, jak to ja. Nie byłbym sobą. Dobra, mogą być takie w sumie. Ja nimi nie będę sterował, tylko swoją postacią. Więc mi to lotto. Aha. Caps lock? O kurde. D. A potem S przebiegniki na piłki. S sukni wyłożenie A. Serio? Caps lock? Caps lock? D. A potem S. Aaa, w takim sensie. Dobra, rozumiem. Zobaczymy. Spróbujmy to. S? Nie rozumiem. A? Nie rozumiem. S? A może ktoś mi powie, o co tu chodzi? Dobra, mniejsza. Nie wiem, o co tu chodzi. W ten śnieżny dzień witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Nie, nie zazdroszczaj mi, Jacku, grać w taką pogodę. Tak, my siedzimy w ciepłej kabinie, tymczasem aura rzeczywiście zimowa. Cały czas pada śnieg. To nie będzie sprzyjało koronkowym akcjom. Jezu święty, nie chcę grać w śniegu. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Trener wybrał ustawienie 4-5-1. Samotnie grający napastnik będzie wspierany przez przesuniętych nieco do środka bocznych pomocników. Tak, trzeba się rozgrzać ten zimowy dzień. Śnieżny bardzo. Nikodem Dworaczek. Dobra. Nikodem Dworaczek. Teraz poczynamy spotkanie, które mam nadzieję będzie ciekawe. Posiedzę tutaj przed linią. I znowu nie będę widział piłki, jak będzie mi tutaj, kurde, w powietrzu fruwać. Masakra. Muszę się przyglądać, wiecie? I oddaję strzelaj. Aj, troszkę szczęścia zabrakło. Ale strzał był całkiem spoko nawet. No, jakby bardziej przymierzył, byśmy prowadzili 1-0. Misak. No i Wacek. Murawski. Badia. Cały Gerard Badia. Ło, wow, Wacek. Dobre dogranie. Barisic. Niestety dobrze. Piłka poszybowała daleko od bramki. Ale Barisic. Były piłka z Zawiszy Bydgoszcz. No i z bramki następnym razem muszą być dokładniejsi. Niestety, jak widzimy, piłka minęła bramkę. No, strzały głową w ogóle są dość trudne i trzeba dużych umiejętności, by zamieniać je na bramkę. Dobre. To wygranie gdzieś od bramki. No, będzie no, strzał. Broni i grają. Ładnie obronił to bramkarz, nie powiem. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Tak, rzut rożny dla nas. Za Termaliki. Ładny strzał, taki soczysty nad bramkarzem. Wykonuje z prawego nożnika Przemysław Bawierz chyba, tak? Czy jak on tam ma? Jest uderzenie. Strzał na bramkę. I broni bramkę. Wspaniale obronił, świetnie wyłapał tę piłkę. Sędzia widzę, i co tam było? Zagranie ręką. Ręką, tak? No dobrze. Jak było zagranie ręką, to było zagranie ręką. Rzut wolny na środku pola, na środku boiska dla Piasta. Uuuu!
strzela obok bramki. Wiedziałem, że nie trafi, dlatego ze specjalnie się nie ruszałem. O. No i pięknie wygrywacie te kubki dzisiaj. Blisko pole karne, może strzelać. Lecisz z skrzydłem. Lecisz. Rzuć. Udanie, aj, ale cały czas piłka nie cieczy. Rzucaj to. Piotrowski. A, szkoda. Bramkarz przy piłce. No i obrońca. Piotrowski, Kolun. Ipsa. Gerard Badia. Murawski. Idealny Bartek, można powiedzieć wzorcowy. Murawski. Gerard Badia. Badia. Szeliga. Cały czas Szeliga. Murawski. Neszpor. Piotrowski. Kolun. Piotrowski. Bartek. Neszpor. Murawski. Rafał Murawski. Piotrowski na środku boiska, odegranie na skrzydle i dobre przejęcie przez piłkarzy Termaliki. I idziemy z kontrą. Pięknie z pierwszej piłki na skrzydło. No niestety, nieporozumienia w naszych szeregach. No i niebezpieczna kontra dla piłkarzy z Gliwic. Neszpor. Ło, Neszpor! Jest! Gdzie? Rzut rożny chyba się odbiła gdzieś tam. No w pierwszym momencie nie wiedziałem, gdzie ta piłka poleci, bo to jakieś takie odbijanki. Już byłem przygotowany do bronienia, no. Stanął. Ponownie rzut rożny. Przecięcie piłki przez obrońcę. I... gdzie ta piłka? Kto tą piłkę ma? Cudownie dograł! Dobrze obrona. I lecimy z kontrą. Odejadę na skrzydło, na prawe skrzydło, tam jest pusto. No dobra, powiedzmy, że dobrze rozegrana piłka, byle nie stracić. Dobrze. Nie wiem, co oni chcą teraz zrobić. Ale są doskonale z... strzał! Gol! Znakomicie! Brawo! 1-0! Pięknie! Chyba Babiasz. No, w tych warunkach to był bardzo udany strzał. Ale ładnie, tak, ładnie. Decyzyjnie strzelić przy padającym śniegu nie jest łatwo. Ale no, naprawdę, ładnie uderzył. Uderzenie pewnie zmieścił piłkę tuż pod poprzeczką. No i teraz dokładnie. Realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Piękne. 1-0. Przewaga nie Bartosz jest Babiasz chyba, czy jakoś tam, nie wiem, jak ma na imię bynajmniej. A Przemysław Babiszy to jest ten komentator. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Barisić. Ten... fantastycznie no. Klepią. Dobrze, dobra. Trzymaj. Wygraj tą główkę. Znakomicie. Sędzia powinien zatrzymać no grę co? I właśnie i co? To zrobił. Kontuzja? Kędziora kontuzjowany, czy jak? O! To tam go czasem nie pokara, to po tej nodze tak jest, kontuzja. Wchodzi, mamy zmiany w tej połowie. Wchodzi Wojciech Kędziora, wchodzi Stefan Nikolić. Kontuzjowany zawodnik zszedł z boiska. Mecz zostanie wznowiony no piłka, od rzutu sędziowskiego. Tak, piłka będzie wznowiona od rzutu sędziowskiego. Właśnie to chciałem powiedzieć. Znakomicie. Może jeszcze jedna. Podanie na skrzydło. Rozegranie. A gdzie ta piłka, bo jej teraz nie widzę. Aha, mają piłkę do piasku. No niestety. Dobrze. Na środku boiska rozgrywana piłka do Piotrowskiego. Piotrowski do Wacka. Wacek na skrzydło do Badia wchodzi! Uderzenie w stronę bramki! To nie był udany strzał. Jak widać, futbol na śniegu to po prostu kiepski pomysł. No, strzał był dobry.
myślę, że interwencja moja też była całkiem niezła. W sensie nie zainterweniowałem, ale... Ale rzuciłem się do tej piłki. Na pewno. Dobre mi dzisiaj te długie podania wychodzą właśnie. Te ładna dwójkowa wymiana piłek. Linii bramkowej. Dobra piłka na skrzydle. Rozegrajcie to jakoś, żeby tylko nie stracić. Ma możliwość zagrania do kolegi. Dobrze. Na środku boiska rozgrywana piłka. Podanie do kolegi z drużyny. Co zrobią? Jakiś atak pozycyjny może, coś. Na razie piłkarze Piasta zamknięci w zamku hokejowym, można to tak nazwać w sumie. Może być groźnie. Rzutka. Nie wyszła mu ta centra, taka skuteczna interwencja średnia. Obrony. Ale cały czas piłkarze cały czas nie cieczy przy piłce. I co? I jednak zażegnali to piłkarze Piasta. Przy piłce Badia. Nashford. Kolejny jedną bramkę 1-0. Przynajmniej prowadzimy. I nie źle nawet. Mecz myślę, że żywy, bo jedna i druga strona miała swoje okazje. No i co, nie będziemy zwlekać, tylko ruszamy z tą drugą połową. Zapraszam na drugą połowę. Rozpoczęli piłkarze Gliwic. Barisic. Dobre przejęcie, brawo. Pietrowski, Murawski. Ale jednak przejęcie piłkarzy nie cieczy. Cały czas. Bartosz Szeliga. O, tutaj niebezpiecznie. Uwaga, może być groźnie. Wybijają teraz do przodu. Niebezpiecznie. I będą było. Rozpoczynali z rzutu rożnego. Patło mi babie. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był dobry występ do przerwy. Uff. Bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie. Trochę na wysoko Joachim Balicic. Udało się utrzymać do przerwy. Za bardzo chciałem... wyjdź do tej piłki, ale... Oj... Było zagranie ręką. Tak? Była? Dobrze. Dobrze była ręka, bo... To była pierwsze moje wybicie z... Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Jeszcze to było w pole bramki. O nie, robi sam na sam piłka. Piłka. Sam na sam akcję chciałem powiedzieć. Ale dobrze, że... Tu się nie dzieje. Murawski. Barisic. Dobrze obrona. Z tego pola karnego. Dobrze obrona. Trener ale postanawia piłkarze... wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Gliwi. Strata i przy piłce rywale. Próbują tutaj powol staną. Bardziej konsekwentnie, żeby chociaż doprowadzić do remisu. Dobra piłka na skrzydło, ale za mocna. Niestety za mocna. Niestety piłka za mocna. I akcja piłkarzy z Gliwic. Murawski, Nashford. Niestety piłka do niego nie doszła. No i piłkarze Termaliki przejęli piłkę. Idą kontrą. Czy coś z tego będzie? No, ucieka obrońcy. Idzie skrzydłem. Strzał! No trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Jednak spalony Stefan Nikolić. Pozbawiła ich bramki. A szkoda. A szkoda. No, tak naprawdę bardzo minimalnie. Ale w ogóle zauważcie. Jeszcze za chwilę. Bartosz zmiany. Kupka. Jankowski wchodzi Pietrowski. U nas wchodzi jeszcze Kupczak. Chyba za Misaka. Ale zauważcie, jaką ładną akcję chcieli na piłkarze nasza drużyna chciałaby kombinować. Od razu z pierwszej wysunąć napastnikowi, czyli Nikoliciowi w tej sytuacji. No i mogło być groźnie, a może nawet 2-0 by było. No ale niestety pozycja spalona naszego kumpla, tak to mogę nazwać, z drużyny. No i niestety, ale tutaj widzę, że przed polem karnym próbują mieszać piłkarze Termaliki. Strzela! Na strzał! Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Ten strzał nie był zbytnio teraz
wykonaniu Babiarza celny, bo piłka ewidentnie mu jakoś tak zeszła z nogi. No i wygrywają Radosław Murawski. Przebitkę piłkarze Piasta, idą z kontrą. Przeciwnicy przejmują piłkę. Ale bardzo dobrze obrońca tutaj. Piłka zagrana do bramkarza, nie podoba się to publiczności. Ach, teraz przejęto podanie i co dalej? Dobrze obrona. Przerywa tę ciekawie zapowiadającą akcję. I idziemy prawym skrzydłem. Podanie do środka. Spójrzmy na statystyki. No niestety piłka żaden jest zespołów odebrana nie wyraźnie, gra bardzo przez piłkarzy Piasta. Czyli to Szeliga, Jankowski, Bacek, Jankowski, Szeliga, Josip Barišić, Świetnie, brawa dla bramkarza. I obroniona piłka przeze mnie. Jankowski. Oddaje strzał. Kurde. Proszę państwa. Jednak. Niestety, remis 1-1. Ależ kapitalnie wprowadził się do gry. Zdążył pojawić się na boisku. I strzelił piłkarz, który wszedł. No i popatrzmy na boisko, czyli Jankowski. No, powiem wam, że idealnie wsunął mi tą piłkę. Może nie, że nie byłem, może nie, że byłem bez szans, ale, ale naprawdę na rozwój wypadków. Wsunął mi tą piłkę idealnie, przy słupku praktycznie, więc no niestety. Wchodzi Subczyński za Juchara. Zmiana u nas oczywiście w Termalice. Dobra akcja. Jest okazja! Strzał! Nie ma. Niestety. I przejęcie piłki przez piłkarzy Piasta. Dobrze, dobry przechwyt przez piłkarzy Termaliki. No i na prawym skrzydle rusza z tą piłką. Poprzeczka! Aj! I piłka spada poza bramką. Wrzutka była, no i tam się otarło. No i będzie zmiana. Zmiana, schodzi Mateusz Mak w Piaście, schodzi Mateusz Szeliga, wchodzi Mateusz Mak. To już jest chyba druga zmiana, druga albo trzecia, teraz nie wiem, chyba druga w Piaście. No i Piast kolejną akcją, Jankowski. Josip Barišić. No, może Mac, być groźnie. Mateusz Mak, piłka sprowadzony przed chwilą. Jankowski. Ale złe podanie. Do końca niewiele czasu. To mogła być ostatnia akcja rywali. No i nasi piłkarze będą uznał, że próbowali strzelić kolejną bramkę, ale być rozegrał mu tam. Dobrze. Na skrzydle. Rzutka. No niestety. No i piłkarze z Gliwic przejmują piłkę. Murawski. Wyruszają z kontrą. Radosław Murawski. Murawski. Pasek. Dobre przejęcie przez naszych obrońców. No i Piasko z kontry dla Gliwic. Piłka na prawym skrzydle przez piłkarzy Termaliki. Nabiasz. Zobaczymy, co wykombinują nasi koledzy z drużyny. Dobra, piłka na skrzydle, do środkowania. Trzeba było poczekać na partnera. Niestety, nieudane. No, będzie zmiana. I kolejna zmiana. W Piaście wchodzi Gerard Badia, wchodzi Patryk Mraz. Czyżby miał być remis w tym spotkaniu? Czy któraś z drużyny przechyli szale na swoją korzyść? Radosław Murawski. Niestety nie. Mamy koniec spotkania, koniec no emocji. No i jeden do jednego. Mecz był ciekawy, wam powiem. Koniec meczu, spójrzmy ciekawe widowisko. Te nie kłamią.
Jeden zespół był przy piłce znacznie krócej. Więc, ale... Można powiedzieć, że naszą przewagą w tym spotkaniu. No trudno. Straciłem bramkę, puściłem bramkę jedną. Nie był to jakiś mój mecz koszmarny, patrząc na cały kształt tego spotkania. Ale mogliśmy wygrać. Ładna tam obrona. Moja oczywiście poszczale Josipa Barisicia, ale to nie dało nam za dużo. 4 tygodnie kontuzji Wojciecha Kędziory po tym spotkaniu. Zatrzymaj. Zatrzymaj. Zrobimy sobie trening, oczywiście. Zdejmuję wszystkie, żeby nie zajmować czasu oczywiście. Tak, wyjdź. Wojciech Kędziora już powraca, dość szybko powrócił. A my zrobimy kolejny trening. Widzę, ten odcinek będzie dłuższy niż zwykle, więc chyba tylko na plus. To jest okienko transferowe. A jak jest okienko transferowe, to aż boli serce, jeśli mam po prostu kończyć. No ale niestety teraz skończę, ponieważ mamy kolejne spotkanie z tym razem na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Ja oczywiście w wyjściowym składzie niestety cały czas mam złą formę. Może przejdę na jakieś wypożyczenie albo poproszę o transfer, żeby się odbudować gdzieś. No zobaczymy. Ale mimo wszystko, jeśli wam się podobał odcinek, to komentujcie, lajkujcie. Czekajcie na kolejne materiały z FIFA 16 kariery bramkarzem, jak i z innych serii na moim kanale. Ja się będę z wami żegnał. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, jeśli tego nie lubicie, a chcecie być na bieżąco z moimi materiałami. Ja się będę już w tym momencie żegnał. Na razie, do następnego. Cześć! I can't stop.